Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Uncharted Zaginione Dziedzictwo. W poprzednim odcinku ogarnęliśmy fort, jaką dał Paroszyramy, tak? I zmierzamy teraz, będziemy zmierzali. Halo, bo no nie telefon, nie telefon, mapa. Będziemy zmierzali dalej, na północ od tego miejsca, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj po lewej stronie na dole. Teraz będziemy śmigali do czegoś, co nie wiem. Tutaj, jeżeli chodzi o mapę, to koło wieży widzicie jest kółeczko, w którym był oznaczony żeton hojsalski. I to kółeczko jest przekreślone, a to znaczy, że zaliczyłem. Zaliczyłem, zrobiłem to poza nagraniem. Nie, jeśli kojarzycie, to tam było kilka fontan i trzeba było przebiec po nich w ograniczonym czasie. Trzeba było się dosyć trzeba było się sprężać, żeby zdążyć. Także trochę mi to zajęło. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba ze 20 razy podchodziłem, zanim udało mi się to ogarnąć, ale ostatecznie misja została zakończona sukcesem. No i żeton hojsalski pojawiał się w tej takiej jakby głównej fontannie, która zaczynała nam całą tą zgadywankę, całą tą sprawę. Zostały Dobra, karabiny lecimy. na zbiciu włóczni. Tak jest. Tak, lecimy. Ojojoj. Wykręcamy i lecimy. Pokażcie mapę. Dobrze, przez ten niby most sobie pojedziemy. Zobaczymy. Halo? Jedziemy, Teraz już dobra. rozumiem, dlaczego Asaf szuka kłamstw. Myślałam, że chce go dla pieniędzy, jak my. Użyję go, by przekonać do siebie ludzi, pokazać władzom, na co go stać. Jak za starych, dobrych czasów. To nie pierwszy raz? Oj nie. To się powtarza, odkąd król przegrał z Persami. Każdy chciał posiąść tę ziemię, to wszystko. A ja myślałam, że to zwykłe poszukiwanie skarbów. O, zaczekaj, powoli, przed nami buntownicy. Tak? Chyba tutaj. Właśnie. Nie, kolego. Tu trzeba się schować za skałą, rzeczywiście. Rozejrzyjmy się. Rozejrzyjmy się. Buntownicy przed nami. Jeszcze spójrzmy na mapę, zanim co? Tutaj. Nie wiem dlaczego tutaj, no ale toż niech im będzie. Jest bronia. O, właśnie. Zdobyłem sobie też pistolet z tłumikiem. Pistolet z tłumikiem był w forcie Paraszyramy i też zrobiłem to poza nagraniem. Tam była schowana w jednym miejscu skrzynia, trzeba było się trochę pogimnastykować, żeby się do niej dostać, poskakać trochę po ścianach, trochę z kotwiczką, ale ostatecznie się udało. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jest jeden kolega. Dobra. Powoli się, że tak powiem. Powoli się przemieszczamy. Trzeba się rozejrzeć, popatrzeć, gdzie są ludzie. Tu jest jakaś rzeźba. W jednym z poprzednich odcinków była ta rzeźba, była taka rzeźba podobna, z tym, że rzeźba była z Trójzębem, tak? Wtedy. Teraz pewnie będziesz czym innym. Dobra. No tutaj trzeba do nich jakoś podejść. Tu jeszcze był koleś za ciężarówką, o właśnie. Jednego mniej. Mamy trupa. Macie trupa, bardzo dobrze. Oj! A co tu się stało? Dlaczego to mu się jakoś tak dziwnie odbiło? Tutaj kolega się jeszcze pokazał. No dziwne to jest. Wychodzi na to, że ten pistolet działa tylko na krótką odległość. Znalazłeś coś? Ja nic.
Tutaj nie ma nic. Oj, kurde, no! Razer, wykryli nas! Szlak by to! Tak dobrze żarło, no! Co tam wybucha, milu? Tam ktoś jest z granatnikiem, już cholera! Tam ktoś jest z granatnikiem. Dobra, jesteśmy już w bezpiecznym miejscu. Wracamy do pistoletu z tłumikiem. Rozproszyć się! Przeczesać teren! No ej! Ukryłem cel! Szlak by potrafił. O co to tu teraz? Jak ładnie. Co tutaj, kto tu strzela? Ktoś tu, ojej. No ej! No kur... Serio? No bez jaj! No bez jaj! No... no nie no... 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 no nie! No po prostu no nie! No po prostu no nie! Nie, nie, nie. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Jeszcze ktoś? Dobra, czysto. Rozejrzyjmy się. RPG. No RPG nie będziemy brali, bo jest nam do niczego niepotrzebne. Chyba. Chyba. Co miałem? Miałem tą rzeźbę rzucić okiem. O, właśnie, tu jest ktoś z łukiem. Przedtem był ktoś z trójzębem, tu jest ktoś z łukiem. Da się to obejrzeć? Nie da się tego obejrzeć. No dobra. Nie da się, to się nie da. No nic. Rozglądamy się zatem za czymkolwiek. Nie wiem, czy coś tutaj uda się znaleźć. Gdzieś do góry wejść. Oj, coś tu było. A tu jest skrzynia. Proszę bardzo, ja jestem ślepy, ja pierniczę. No! No. Dobra, co my tu mamy? Mamy skarb. A to ciekawe. Lornetka jakaś. Lornetka powleczona skórą. No, to ja w poprzednim odcinku, zdaje się, mówiłem, że tu jest tyle skarbów do pozyskania, że będzie totalny chaos z tymi znakami zapytania. Co to jest, kurna, za broń? Spójrzmy. Taki pistolet, taki fajny. Ale to nie jest z tłumikiem, tak?
Spójrzmy. Nie, to nie jest tłumikiem. Jest fajny, ale nie jest tłumikiem. Dobra, zostajemy sobie przy pistolecie z tłumikiem. Trzeba oszczędzać amunicję do niego. Dobra. O, właśnie, bardzo proszę. Zanotowane. Zanotowane. Tak, i tutaj jest ściana. I za ścianą będzie najprawdopodobniej hojsalski żeton. Tak, dobrze myślę? Jest hojsalski żeton. Twoi bracia i siostry już na ciebie czekają. Tak. Mamy kolejny żeton. Kolejny przepiękny żeton. Kolejny przepiękny żeton. To bardzo przepięknie z jego strony. Teraz tak. Tu gdzieś była... tak, wiem, żeby odnaleźć pojazd. Tutaj kolega nic konkretnego nie miał. Tutaj nie. Tu była lina do czegoś. Pytanie, do czego ona prowadzi, czy w ogóle do czegoś konkretnego. Może by tam na górę podlecieć. Tu gdzieś można było przedtem, jeżeli dobrze kojarzę, można było użyć kotwiczki i przeskoczyć, jeżeli dobrze kojarzę. Gdzieś mi się tu pojawiało. O, tutaj. Pytanie, kurna, gdzie? Chyba to do niczego nie będzie służyło. Chyba, że zrobimy to inaczej. Chyba, że zjedziemy na dół po linie. A, bo to jedyne, co można zrobić. No dobra, niech... Taka trochę bieda. No, ale rozglądamy się. No, mam jakiś, powiem wam szczerze, w tej części gry mam jakiś ciąg taki mocno eksploracyjny, żeby zajrzeć w każdą dziurę. Tutaj nie można, o Jezus. Żeby zajrzeć w każdą dziurę, żeby jak najwięcej skarbów pozbierać. No, wjechała mi ta gra pod tym względem straszliwie na ambicje. No do góry, Dziunia, a nie będzie mi tu stękać. Wjechała mi ta gra na ambicje straszliwie i potężnie. A, tu można było zjechać po tej linii na dół, ale to... Nic konkretnego, bieda. Spójrzmy, gdzie my w ogóle jesteśmy. No, tak, jesteśmy nie wiadomo gdzie. Dobra, wracamy zatem do samochodu. Samochód jest tam. Wracamy do samochodu. Tutaj chyba nic konkretnego nie będzie. Pytanie, do czego te hojsalskie żetony będą służyły? No, ale zbieramy. Zbieramy. Pytanie, czy uda się zebrać wszystkie? Mam wrażenie, że ten z tymi fontannami był najtrudniejszy. Bo trzeba było się naprawdę mocno sprężać, żeby zaliczyć wszystkie fontanny jeszcze w trakcie, kiedy z nich leciała woda. Bo w momencie, kiedy woda przestawała płynąć, już była dupa. Trzeba było zaczynać od nowa. Dobra, i teraz na dobrą sprawę tak prosto, ale jakby lekko w lewo. Teraz już rozumiem, dlaczego Asaf szuka kła. Myślałam, że chce go dla pieniędzy. Jak my. Użyję go, by przekonać do siebie ludzi. Pokazać władzom, na co go stać. Jak za starych, dobrych czasów. To nie pierwszy raz? Oj nie. To się powtarza, odkąd król przegrał z Persami. Każdy chciał posiąść tę ziemię, to wszystko. A ja myślałam, że to zwykłe poszukiwanie skarbów. I słusznie. Niech Asaf toczy swoje wojny. To nie nasza droszka. Tędy. Prowadzenie wojen należało kiedyś do moich zmarłych. To prawda. Ale robiłaś to dla kasy. Zazwyczaj. A jak pracowałaś dla Asawa? Pieniądze były dobre, ale nie warte zachodu. Oj, oj. Ała. Więc po co to wszystko? Musiałam wyrobić sobie renomę.
Postanowiłam zacząć w najgorszym miejscu. Po tym mogłaś iść tylko wyżej. Tak, trochę się dowiadujemy w międzyczasie. W międzyczasie dowiadujemy się troszeczkę, jeżeli chodzi o historię. O historię Nadine i Chloe. No i co? I Chloe na dobrą sprawę została porzucona z matką przez ojca, bo ojciec był zafiksowany na poszukiwaniu hojsarskich skarbów. A Nadine chciała, że tak powiem, też dowiedzieliśmy się przed chwileczką, chciała do czegoś dojść i robiła różne dziwne rzeczy. Schowałem się, bo tam byli żołnierze. O właśnie. Dobrze, że się schowałem. Bo już bym dostał strzała w tym momencie, nie? Pięknie tu. Pierwszy raz w Indiach? Tak. Ta praca ma niewiele zalet, ale podróże to duży plus. Gdzie już byłaś? O, a gdzie mnie nie było? To ja mam wiedzieć? No, nie byłam w Stanach. Serio? Tak, to czego szukam zazwyczaj jest stare, nie? A Stany powstały dopiero kilkaset lat temu. Fakt. A ty? Dokąd chciałabyś pojechać? Na Islandię. Niezły wybór. To piękny kraj. I cichy, nietknięty. Chciałabym kiedyś zobaczyć zorze. A, okej. To też jeszcze przede mną. Pojedź tam po Indiach. Może kiedyś. Mam jeszcze inne sprawy na głowie. Dobra, pogadały. W międzyczasie dojechaliśmy, nie wiem dokąd. Tak, zostanę na czatach. Ale tu widzę i można gdzieś wejść. O, proszę bardzo. I oznaczone. I oznaczone, czyżby? Kolejny hojsarski żeton się tutaj szykuje, kroi. Tutaj na górze? W tym? Leżymy. Damy radę tak do góry? Nabawię się niezłych odcisków. A tutaj do góry da się wejść? Nie, to pogrzyba tutaj to białe. Co to my tu mamy? Dobrze, że nie zapomniałam głowy. Okej. Czekaj. Przypomina mechanizm, który widziałam wcześniej. Tyle, że jest bardziej złożony. Co to kurna jest? Jakaś dziwna zagadka. Zakręć obręczą, zmień aktywną obręcz, przesuwaj fragmenty układanki. Moment. Zmień aktywną obręcz. Tarcze obracają się niezależnie od siebie. Tak, tarcze obracają się niezależnie od siebie. Moment, niech ja się zorientuję, o co tu kuźwa może chodzić. Dobra, no trzeba to jakoś do kupy zebrać. Czyli to jest wszystko coś w stylu takich obrotowych, jak było w fortach. Ale tak. Fragmenty układanki. No najpierw trzeba duże. I trzeba przesunąć duże. Wróć, gdzie tu się zmienia obręcz. Kuźwa, o co tu chodzi? Ale tu będzie jazda teraz. Zanim ja to tutaj ogarnę jakoś. Nie. Jeszcze do ciebie wrócę. Tak? Dobra. To chyba tak. No bo średni. Bo średni. I średniego. I kurde. Dobra, bo tu trzeba zmienić tego kolejność ogólnie rzecz biorąc. O rany boskie, jest zabawa. To tak. Powiedzcie mi, co jest. Co zrobiłem nie tak? No chciałbym to, co jest na środkowej tej drugiej obręczy, wyjąć.
Ale wychodzi na to, że nie mogę. Pytanie dlaczego? No, chciałbym to wyjąć. No i nie mogę. Dlaczego nie mogę tego wyjąć, powiedzcie mi, dobrzy ludzie? No, to w tej chwili nie ma sensu, że ja tym kręcę, bo chcę wyjąć... No kurwa, przecież... Czegoś tu nie rozumiem. Dobra, chyba już wiem, o co chodzi. Nie, wróć. To wyciągamy. Wróć, to zostaje. Oj, 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 błąd. Mylą mi się guziki. I teraz tak, to musimy tutaj. I teraz to wyjmujemy. I gitara, dobrze. I teraz tak. Tu wkładamy duży. Dobrze. I wyjmujemy duży. I teraz obracamy. O, w końcu zajarzyłem, o co chodzi. Teraz trzeba wszystkie trzy obręcze obrócić. Po to, żeby włożyć mały tutaj na to swoje miejsce. Chodź, dołączysz do zabawy. Bardzo sympatycznie. Czyli teraz tak. To już najważniejsze mamy z głowy. Teraz wkładamy z powrotem. I kurwa. Dobra. Wiem, o co chodzi. Tak. To musimy wyjąć. Ale to jest dłubanina. Zmieniamy obręcz. Wkładamy środek i teraz wróć. Nie, pomyliłem się guziki znowu. Obracamy dużą i wkładamy dużą na swoje miejsce. I teraz tak. Gdzie to jest kuźwa początek tego bałaganu? To chyba będzie tak, głowa konia do góry. Tak. Tutaj będzie chyba tak. No jest wszystkie, a nie, jeszcze... Jeszcze jest niedopracowane coś. Jest niedopracowane. Dobra, już teraz widzę, co jest niedopracowane. Nie w tą stronę. Teraz. Teraz będzie tak. Teraz będzie tak. I teraz będzie tak. Kuźwa, trochę to trwało, zanim się zorientowałem, ale ogarnięte. Dobra, i kolejny hojsalski żeton. Kolejny hojsalski żeton do kolekcji. Kurde, no taka dosyć zaawansowana ta zagadka. Mapa zaktualizowana. Przegapiłem to takie coś, ale to ja muszę wjechać, tam chyba jakiś most był.
A żeby wjechać na ten most, to zdaje się, że tam był oddział żołnierzy. I ja ten onże oddział muszę, zdaje się, zwalczyć. Znalazłaś coś ciekawego? Mam następny żeton do naszej kolekcji. Tu wejdziemy jeszcze? Damy radę? Wejdziemy. O proszę, jest skarb. No dobrze. Dobra, jest odcinek mocno znaczy odcinek. Nefrytowy wisior, bardzo fajnie. Jedna część całej serii będzie mocno eksploracyjna, trudno. Trudno niech będzie. Tu gdzieś byli żołnierze. Moment, niech ja, bo ja muszę... Nie. Idziemy w drugą stronę. Idziemy w drugą stronę. Po kolei. Po kolei. Siadamy. No, odpal ten diligence i jedziemy. Tutaj chyba nigdzie nie pojedziemy. Tam jest most. Ten most nas interesuje bardzo intensywnie. Tak, to jest ten most, o którym ja myślę, tak? Spójrzmy. Tak, przed nami jest ten most. I kurde, jest ból, żeby się do niego dostać. No bo jak? Do mostu trzeba tam. A żeby do mostu tam, to tak, tu są chyba żołnierze przed nami. Halo? Co tu zaszło, powiedzcie mi? Tędy nie, przez wodę nie, czyli trzeba przez ląd, tak? Ej, spokojnie. Ludzie Asawa się tam czają. Nie ociągajmy się. Tak, ludzie Asawa się tam czają. Niedobrze. Snajperów? Dwóch? Jeden to najmniej. No, no, rusz się, nie blokuj mi się. Snajper w pierwszej kolejności musi zostać zdjęty, bo będzie nam bruździł. Ojej, tutaj kolega podchodzi. Dobrze. Nie jest źle. A tam drugi snajper przed nami. Tam daleko przed nami jest drugi snajper, znaczy w sensie, żebym się jasno wyrażał. No to kolego, jak przyjdziesz do mnie, to chodź. Jak przyjdziesz do mnie, to chodź. To dawaj tutaj. No! Dobra, no niech będzie. Miałem nadzieję, że ja tego typa zgarnę, no ale skoro wyrwała się na din, to też nie jest źle. Skoro wyrwała się na din, to też tragedii nie ma. Dam radę wejść tędy? Nie damy rady wejść tędy. No okej. Okay. No, nie kombinuj mi tu. Ale może tutaj się da. Mamy trupa! Mamy trupa! Uważajcie! Dobra, wszyscy rozproszyć się! No macie trupa, rzeczywiście macie trupa. Dobry trup nie jest zły.
Ani śladu. Masz coś? Na razie czysto. Okej, okay. Ty idź tam, ja sprawdzę tutaj. Dobra. Tu gdzieś snajper jest na górze. Do snajpera trzeba podejść metodycznie. No ja zamilkłem, bo jest tak, wiecie, tak emocjonalnie się zrobiło. Tak się zrobiło emocjonalnie troszeczkę. Dobra, niech on stąd wyjdzie, idzie w innym kierunku. No nie, mistrzu, idź mi stąd. Dobra, nie jest źle, tak się zaczaimy na niego. On ma strzelbę. Tak się na niego zaczaimy. No okej. U mnie pusto, a u ciebie? Tu też nic nie ma. Idź tam, ja sprawdzę tu. Co to? Nie spuszczać ich z oczu! Jak sprytnie poszło. Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Znaczy, zapowiadało się źle. Zapowiadało się źle i kurna, generalnie nie jest w dalszym ciągu dobrze. Ale nie ma też tragedii. Grunt, że uciekłem. Schowałem się. Jestem w cieniu. No, o, na dim tu widzę ładnie, ciśnie. Czysto. Zobaczmy, co tu mamy. No i czysto. No to bardzo fajnie. Skrzynia. No, bardzo sympatycznie. A nóż się nadarzą. Amunicja się nadarzy do... No. Do pistoletu z tłumikiem. Nadarzył się granat. A to ja nie miałem granatu? Granata? O, żeton, ale jazda. Ha, tu jesteś. Znalezione, nie kradzione. No i sympatycznie, jest kolejny żeton. Przypadkowo znaleziony. Tak na środku. Niech będzie. Tutaj coś jeszcze będzie? Czy to oni to rozbili? To oni to rozbili. No to dobra, tam ktoś jest z toporem. Nie wiem, czy to zadziała, jak ja tam wejdę na górę i spróbuję go obejrzeć. Ale wejdźmy, sprawdźmy. No, do góry śmiało. Okej, teraz ten tu działa. Że co, proszę? Ten... Ten tu działa. No żadnych sensacji, że tak powiem, nie ma. A tamten z łukiem nie chciał zadziałać. Oj. Dobrze. Czy to już wszystko tutaj? Wróć. Gdzie jest samochód? Samochód jest tam. Okej, to teraz możemy chyba w miarę na spokojnie jechać do mostu.
Pytanie, kuźwa, którędy? Wskazówka. Odwiedźmy ostatni port i odkręćmy wodę. O, i tak wiem przecież, no. Znajdź wejście do najbliższego portu. No to ja to wiem. To mi takich rzeczy nie musicie mówić. Tutaj jakiś przejazd. Ej, coś tu było? Nie, tutaj nic. Dokąd ja w ogóle jadę? Pokażcie mi. W ogóle jestem teraz w... No, że tak to ujmę. Trzeba jechać w prawo. Chyba. Wskazówka niech sobie się świeci. Może się kiedyś przydać. Do celów ogólnych. Oj, oj, oj. No, no, no. Jedziemy. Dobrze. Wejście do ostatniego fortu. Oj, ta mapa. Dobra, trzeba gdzieś jechać. Nie bardzo wiem gdzie, ale gdzieś trzeba jechać. Tu po schodach na dół. Nie wiem, czy ja dobrze jadę w ogóle. Tego trzeba zacząć. Spoglądamy. Dobrze jadę, okej. To chyba tędy. Tutaj rzeczywiście tak lekko po lewo. No, puch. Chyba ja już wtedy kiedyś jechałem. No i co? No i dobrze. Jakoś tędy tutaj. A tutaj jest jakieś takie coś, co tego nie było widać. Dobrze. Fort fortem, ale tutaj jest, wiecie. Okej. Wszystko przed nami. Tutaj jakaś jest ścieżka dokądś. Halo? No dokądś prowadzi, czy nie? Nie, ona nie prowadzi donikąd. Dobra. Błąd w przekazie. Czyli idziemy tutaj. Wow. Niesamowite. Dobrze to ujęłaś. Przyjrzymy się z bliska? Jasne. No okej, będziemy się przeglądali z bliska. Dobra, amunicji mam nie za wiele, ale coś mam, więc tragedii nie ma. Rzucam okiem, czy gdzieś tu nie ma skarbów. No taki odcinek wyjdzie dziwaczny, nie? Zawsze ze wszechmiar. Trudno się mówi. Tak, wejście do ostatniego fortu jest gdzieś tam, to wiemy. Tu nigdzie po kątach żadnych skarbów nie widzę. Po co mnie tu znowu zaciągnęłaś? Pomyślałam sobie, że powinnyśmy najpierw sprawdzić, czy uda nam się rozgryźć znaczenie symboli. Okej. Rozgryźć znaczenie symboli. Wchodzimy tutaj? No chyba tak. Niesamowite. Ile czasu zajęło wyrzeźbienie czegoś takiego? Lata. Dziesiątki lat. Ojsalowie mieli smykałkę do rzeźbiarstwa. I do prowadzenia wojen. To też. W ten sposób
upamiętniali swoje zwycięstwa nad Persami. Chyba dzielnie walczyli. Zgadza się. Niestety nie przetrwali. Ale nie ma tego złego, prawda? Znam skądś ten kształt. To rzeźbienie wygląda dokładnie tak samo, jak na naszym dysku. I co to znaczy? Jeszcze nie wiem. Ale znalazłyśmy dwa symbole, więc może teraz odnajdźmy trzeci. W porządku. Mapa zaktualizowana. Dobra, czyli znaleźliśmy... Zdaje się, że to jest przejście do ciągu, że tak powiem, do dalszego etapu gry, tak? Bo skoro to tutaj to odzwierciedla, co to jest na dysku, to najprawdopodobniej będzie to przejście. No i tym bardziej, że tu z tego leci woda, no nie? I coś my mieli okazję oglądać w trakcie uruchamiania zaworów w tych dwóch fortach, które odwiedziliśmy do tej pory. Także co? Tu wskazóweczka ciągle nam piłuje dupę, żeby jechać do najbliższego fortu. Dobra, grzejemy stąd. Czy damy radę tędy? Czy zginiemy? Spójrzmy. Nie, nie, nie. Kurde! Ło! Dało radę! Ho, ho! Myślałem, że zginiemy. Byłoby to mocno niewskazane, zginąć. Wróć, bo nie tą drogą. Zapomniałem, że tu jest zamknięte. Tu jest jakiś przejazd. No to jedziemy. Jak jest przejazd, to jedziemy. Aha, no tak. Byli. Brr. No ej, do góry. A tu się nie da, bo tu jest ta woda. Ciekawi mnie, bo... Aha, to nie, to jest tylko taka... Taki nawis skalny. Myślałem, że to jest jakaś jaskinia tutaj. A to tylko skała sobie taka jest. Taka sobie jest skała. Coś tutaj się pokazało? Jakaś budowla? Czy tu już byliśmy? A tu już byliśmy, bo tutaj znaleźliśmy ten żeton i skarb, tak? Dobra, zamułka. Zamułka, panie. Tam może być więcej buntowników, co nie? Może być. Może być. Ale tu zdaje się jest też skrzynia. Mam nadzieję, że będzie amunicja do pistoletu tłumikowego. No, otwórz się. Poszło. O, kolejny skarb. Bardzo, bardzo chętnie. Jakiś motyl fajny. Ozdobny motyl. No i zobaczcie, ile jest jeszcze do znalezienia. W tej całej ogólnej miejscówce jest mnóstwo. Dobra, zwozimy z ciężarówki, bo więcej nic tutaj nie zgarniemy. O, rany boskie. Trzeba iść chyba tędy. Nie wiem, czy tu można jechać? Czy to trzeba iść? Drzwi są do wyrwania, to trzeba jechać. Tak? Bo w dwóch poprzednich były drzwi do wyrwania, więc tutaj też tak jest. Tam już widziałem drzwi na górze. Tym bardziej, że no patrz, no i nie wsiądzie przodem z normalnie drzwiami, tylko kurda będzie skakała przez maskę, idiotka, no.
Dalej nie pojedziemy. Ej, patrz, topór siwy. Widziałam taki symbol w wieży. Siwa. Był bowiem zniszczenia, prawda? Tak, ale raczej nie takiego, jak myślisz. To znaczy niedosłownego zniszczenia? Dosłownego, ale w bardziej pozytywnym sensie. Na przykład wyzbywania się ego, złych przyzwyczajeń. Zrywania starych więzi? Właśnie. Nie. Tak, przyzwyczajeń, ble, 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 haczyk. Haczyk, no czyli tak jak myślałem. Odsuń się. Tutaj trzeba się... Trzeba odjechać kawałeczek, bo nie dam rady, tak? No i... O, teraz zadziałało. Sięgnie? Sięgnie linka. Otwieramy! Okej. Kurde, trzeba się będzie sprężać. O, na nim za kółkiem. Jasne, na wstecznym. Nie ma za co. Trzeba się będzie sprężać, żebym zdążył przed końcem nagrania odkryć ten fort. A co to tutaj? O, sala kontra tygrys. Niezbyt wyrównana walka. Tak właściwie to Sala wygrał. Żeby ochronić guru, zabił tygrysa jednym ciosem. Stąd też wzięła się nazwa Hojsalowie. W ich języku hoj znaczy uderzyć. No proszę, nauczyła się. Będzie później. Nie! Nie, 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 nie! Fraser, wszystko okej? Okay? Tak, wskakuj. Woda jest super. Ale może lepiej jej nie pić. Rzucimy okiem, czy gdzieś tu nie ma czegoś pod wodą. Jakiegoś skarbu. Bo w czwartej części były pod wodą. I tu można gdzieś przepłynąć. Moment. Pytanie, czy to tak miało być? Pytanie, czy to chyba tak miało być. Mam takie wrażenie. Bo tutaj do góry nie wejdziemy. Wychodzi na to, że trzeba się chować. Płyniemy, płyniemy. Trzeba się ojojoj streszczać. Żebym zdążył, zanim się uduszę. Zdążyliśmy. No, czyli nie było tak źle. I... co to? Zostawili swój sprzęt. To powinno się przydać. Okej, okay, mamy czekaniki. W czwartej części też były czekany. Nasz sprzęt. I teraz tak, teraz... Hop do góry i hop w ten sposób. Dobrze. Zaraz wysiądą mi nadgarstki. Okej. No i dalej. No i działa. Tędy. Ale się udało. Pytanie teraz dokąd? Halo? Na górę? Ej, tak kuźwa nie wiem gdzie. Okej, okay, czyli trzeba było spaść. Tak? Trzeba było spaść? Tutaj na dymie nie pozwala nigdzie wejść, ale tędy nie wchodzimy. Dobra.
Płyniemy. Chyba słyszę jakiś głos. Nie stać nas na takie luksusy. No to się zdaje. Ktoś na pewno chodzi w zabójstwo. Jestem mniejszy niż inni. To już nie mówimy o twoich stopach? Przecież... Tutaj trochę ludzi jest. Będzie ból z nimi wszystkimi walczyć. Będzie ból, tym bardziej, że chłopaki są pancerniaki. Coś widziałem. Ja wiedziałem, że to się tak skończy, no. Chyba nas nie widzą. No będzie kurna gimnastyka z chłopakami. Rozejrzyj się tam! Szukaj tam, a ja tutaj. Cholera, co z nimi? Rozproszyć się i szukać. Niedobrze. Zmarnowałem 3 naboje. Zabili mnie. Kurwa, zabili mnie. Cholera. Zaczynam od początku. Kurwa. No. No nie będzie dobrze, nie będzie dobrze. Chłopaki są wymagający, krótko mówiąc. Mam cię! No rusz! O... Patrz, no i ona będzie kombinowała po swojemu. Ja ją coś steruję, żeby coś ona zrobiła. Nie! Ona musi kurna... swoje. Swoje fantazje musi kurna uskuteczniać. Zwijać się szybko!
No patrz! Szlak! No byłaś, Wajzo! Widzę! Jest wróg! No, zrób ze coś! No, co tu jest, kurwa, za jakieś zawieszenie, no? Ze mną się nie schowasz! Zaraz się uniosę, naprawdę zaraz się uniosę. Chyba nic nam nie grozi. Wow! Jeszcze coś? Jesteś cała? Trochę ogłuchłam, ale żyję. Super! Nie zatrzymujmy się. O Boże. Trzeba tu się rozejrzeć. Czy coś tutaj w ogóle jest? Czy czegoś tu nie ma? I będę musiał chyba tutaj zakończyć odcinek. I tak jest. Taki odcinek w dupie, za przeproszeniem. Bo do niczego konkretnego nie doszedłem. Nic konkretnego nie zrobiłem, a odcinek kurna mija. No i ona się będzie zastanawiać! Kurwa, przemyślenia Madonny z wielkim cycem, no! Czekajcie, jest? O, to dobre i to. Jest amunicja wreszcie jakaś. No i jest granat też. Dobre i to. Pytanie, dokąd ja mam teraz iść? Bo tutaj nie za bardzo widzę miejsce, żeby gdzieś iść. Kierunek żaden. Tu jest środek. No to środek jak środek. Chyba, że gdzieś tu pod wodą. Spójrzmy. Może gdzieś tutaj coś jest takiego, gdzie by... No patrz, kur... Wskazówka. Wróć. Wskazówka jest gdzieś tam, pokazuje nam, tak? No rusz się, kurwa mać! Tędy? Aha, no tędy, no przecież. Ja tego nie widziałem? Aha, w ten sposób. No dobra. Niech będzie. Kurde, słuchajcie, zakończę tutaj odcinek. Przepraszam, że to wyszło jak wyszło. Miałem nadzieję, że ten fort zrobię za jednym razem, a tu jakaś taka jedna wielka dupa z tego...